tej PSL razem, bo to się chce tej PSL razem. Podacenie. A komu teraz? A wy oczywiście będziecie dalej pokazywali SLD i PSL, jak uważacie tam. A komu teraz przekażecie? Bo takie macie PSL. Komu teraz? Kogo poprzecie? Na kogo pan będzie głosował? Nasi wyborcy mają was teraz. A na kogo pan będzie głosował? Byłam? Na kogo pan zagłosuje? Nasi wyborcy mają własny rozwój, a ja wierzę w zasady, nie mogę wierzyć w zasady, mam prawo poradzę, tak mniej będę się zadawał. A czy uważa pan, że Andrzej Duda, że taka jest prawda, Andrzej Duda jest w tym momencie gwarantem zmiany prezydenta w Polsce, więc nie wiem, jak to będzie mogła... Co to za zmiana? Zmiana mnie dumała cholerą, no. Przepraszam bardzo, oczywiście w niektórych temperaturach lepsza jest duma, lepsza jest cholera. I można wybrać mniejsze zło. To jest zło, to jest zła, który będzie Polski. A które zło jest mniejsze? Zobaczymy, to deklaracja. Ale szczerze mówiąc, to jest bardzo niewiele. Przypominam, że PO miał pełnię władzy w Polsce, tylko nic. PiS miał pełną władzę w Polsce. Prezydenta, premiera, senat, sejm, Trybunał Konstytucyjny, nie zrobił nic. Ci ludzie niczego nie zmienią, bo to są pachołki Waszyngtonu, Brukseli, Berlina i tak dalej. To jest za polski podpis. To są pachołki od wyszy. A czy to nie daje pan tej odpowiedzialności, że to nie ma panu, nie panu wyborcy? Na 4,4 nadal nie